Cześć! Zanim zaczniemy ten materiał, to jeszcze na szybko witam nowego patrona, który postanowił wesprzeć ten kanał, a jest to Fangier PS4. Dzięki serdeczne! Jakże długo trzeba było na to czekać. Starfield, gra, która według posiadaczy zielonej konsoli zmiecie PlayStation z powierzchni ziemi, a według niebieskich jest srogo przehajpowana, długo nie miała oficjalnej daty premiery. Potem ta miała odbyć się w październiku 2022 roku, ale zaliczyła srogą obsuwę i znów nie wiedzieliśmy, kiedy się pokaże, aż wreszcie, dosłownie w skali kalendarza przed chwilą, doczekaliśmy się nie tylko jakiegoś takiego dziwnego teasera łamane na zwiastunu, ale i drugiej, oficjalnej i miejmy nadzieję tym razem ostatecznej daty premiery. Niemal 3-minutowy zwiastun jest nieco zwodniczy, gdyż z tych niecałych 3 minut sam zwiastun, albo może raczej teaser, pokazuje nam parę futurystycznych, ładnych graficzek, które jasne nadawałyby się na tapetę ekranu, jednak nie pokazuje nam zupełnie nic poza tym jednym. Datą premiery. Oczywiście w dziwacznym amerykańskim formacie, ale tak, oficjalna data premiery to 6 września 2023 roku. Pozostała część materiału to Todd It Just Works, Howard, który zapowiada nam, co nas czeka, i w tym miejscu pozwólcie, że zrobię mały eksperyment i przeniosę troszkę swojego zawodu do tego materiału, bo robić 2 minuty napisów w Vegasie to tragedia. Dla przykładu wyobraźcie sobie, że ma on taki dziwaczny skrót klawiszowy, że nawet podczas pisania w nim, jak chcę zrobić rzecz z kropką, no to zamiast literki odpala mi się jakaś dziwna funkcja przypisana do skrótu, no i nie można tego zmienić, więc muszę kopiować każde rzecz z notatnika z powrotem do Vegasa albo całe zdania. Więc zamiast napisów lektor mój, jak się przyjmie, no to będę to robił, jak się nie przyjmie, no to będę działał te napisy, niech wam będzie. Cześć wszystkim, ja i wszyscy tutaj w Bethesdzie jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc w końcu powiedzieć wam, że Starfield zostanie wydany w tym roku. Włożyliśmy w tę grę mnóstwo pracy. Nawet ja jestem zaskoczony, jak wiele możemy jej włożyć. Jest wielka. Gramy w nią cały czas. Tutaj shoutout do głównego producenta Tima Lamb. Oldschoolowcy mogą pamiętać go z filmu Making of Oblivion, gdzie siedzi na podobnej kanapie i robi podobne rzeczy. Ale w czerwcu tego roku wprowadzimy was do studia i damy wam głęboki wgląd w grę podczas Starfield Direct. Jest wiele rzeczy, które wciąż musimy wam jeszcze pokazać. Gra ma wiele cech, których można się po nas spodziewać, ale jest też bardzo wyjątkowym doświadczeniem. I ponownie dziękujemy wam wszystkim za wasze podekscytowanie związane z grą. Wasze wsparcie, komentarze, naprawdę czytamy je wszystkie. Wiemy, że długo czekaliście, by zagrać w coś nowego od nas. Wierzcie lub nie, ale jesteśmy tacy sami. Tęskniliśmy za tym i nie możemy się doczekać, aż wszyscy w to zagracie. Więc dzięki i do zobaczenia wkrótce. I tutaj tak już od siebie powiem, że tak, na pewno będę grał i na pewno będzie recenzja Starfielda na tym kanale. Mogę wam obiecać, że będzie to recenzja na zimno, bo już nie raz mówiłem, że ja jakoś takiego uwielbienia Bethesdy no nie rozumiem i często, uwaga, będzie bardzo kontrowersyjnie, uważam, że ich gry bez wsparcia moderów byłyby co najwyżej średnie. Co prawda nie zmienia to faktu, że chociażby w Skyrimie miałem od groma przegranych godzin, czy nawet za gówniarza, akurat Oblivion mnie ominął, ale biegałem w Morrowindzie jak pojebion, często na przemian, raz Gothic, raz Morrowind. Mimo wszystko, tak im bardziej dojrzałym graczem jestem, tym bardziej dociera do mnie, że no te gry Bethesdy jakoś wielkie, wybitne nie były. Są one otoczone pewnego rodzaju kultem, ale nie wiem, czy w pełni zasłużonym. Może jestem sam jedyny na tym świecie, może nie, ale takie jest moje zdanie. Kibicuję jednak Starfieldowi z dwóch takich głównych powodów. Jest ich trochę więcej, ale takie dwa główne są, bo raz, faktycznie przydałby się taki killer soniacza, no bo nie ma nic lepszego dla konsumenta, czyli dla nas, niż konkurencja dwóch gigantów, szczególnie jeżeli dotyczy to konkurencji na poziomie gier, a dwa,
klimat i rozgrywka zaserwowane na zwiastunie, który również pokrywałem tutaj na kanale, jak najbardziej przypada mi do gustu, więc dlaczego miałbym się nie cieszyć, że wychodzi gra, która trafia w moje gusta? Mimo wszystko, wolę niewiele się spodziewać i przyjemnie się zaskoczyć, niż czekać nagrzany jak, nie wiem, czajnik w Windsorze i się zawieść. A wy? Jak wy podchodzicie do Starfielda? Czekacie faktycznie tacy nagrzani, że o, to faktycznie będzie gigant na zielonej konsoli, to będzie faktycznie pogromca PlayStation, to będzie niesamowita, świetna gra, bo Bethesda? Czy też może z kolei podchodzicie raczej na chłodno, jasne z zainteresowaniem, jasne z taką ciekawością, no ale nie podchodzicie do gry już, zanim ją zainstalujecie, to już wiecie, że to jest 10 na 10. Jestem ciekawy waszego zdania w tej kwestii. Oczywiście zostawcie swoje komentarze tutaj pod filmikiem, jak wiecie i ostatnio mam nadzieję, że to pokazuję, czytam je i się do nich odnoszę. Tak więc mam nadzieję, że i tutaj będzie do czego się odnieść. A póki co, na tę chwilę to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!